Bonjour, bonjour. Un, deux, trois. Hugo skazę ma 4, 5, 6. Amicja ukocha go w swoją pierś. Podejście moje trzecie, słuchajcie, do tego rozdziału 2, bo zagrania wyrzuciłem, bo mnie trafia szlak. Nie byłem w stanie skojarzyć, co trzeba zrobić, żeby przejść do takiego jednego miejsca zaraz na początku. Jest tutaj już pomijamy Great Coyote, oglądacie oczywiście w 4K PlayStation 5. Wychodzimy z tych ruin, nie? I tu musimy się po prostu poruszać przy pomocy pryzmatu Sophie, że idziemy po prostu od jednego do drugiego miejsca. Inaczej jest bez szans przejść. Ludzi nie da się też ratować. Słuchajcie, ogólnie jest taka nieciekawa sytuacja, tyle wam mogę powiedzieć. O, teraz tu trzeba jej powiedzieć przestań. Trzeba wziąć, o. A ja już próbowałem różnych rzeczy. Trzeba podpalić to. Tak. Teraz trzeba jej powiedzieć, użyj pryzmatu. I spokojnie tutaj iść. Aż będzie możliwe użycie drugiego pryzmatu. To jest tak na granicy. Ale się uda. Uda się, nawet coś tam można parę załatwić. Tych szczurów jest tutaj potęga, nie? Teraz trzeba jej powiedzieć, bo oczywiście nie można tutaj nic robić, kiedy ona trzyma ten pryzmat. Trzeba podpalić to siano. I teraz pobiec tu. Jak najszybciej do tego momentu. Ten początek nam wreszcie pójdzie szybko. Dobra, tu mamy to. Teraz. I teraz to trzeba uważać, bo wystarczy jeden błąd i znowu szczury nas jedzą. Tak, od razu pryzmat. Wystarczy, że wyjdzie się, po prostu uważam, jest to głupota, bo w pierwszej części tak nie było, że wychodzisz poza źródło światła. Cały czas trzymajcie L1, jak idziecie, żeby wiedzieć, kiedy można się przełączać na kolejne źródła światła. O, ona się przełącza i można tutaj już dotrzeć do... Tam w ogóle się nie ma co tymi ludźmi przejmować, bo oni i tak muszą zginąć. Tutaj jest bełt też po to, słuchajcie, żeby to trzeba, żeby wyłączyła, bo jest skrzynia. Ponieważ ten bełt jest nam potrzebny, zaraz wam pokażę do czego, ponieważ tutaj jest belka i ten wóz trzeba odblokować. Nie dojdziemy tam, bo już to próbowałem parę razy, obojętnie co zrobię, zawsze będą szczury. Więc trzeba teraz, słuchajcie, iść w ten sposób, że trzeba wziąć bełt signiferem. O. Podpalić go w tą... tutaj. O, podpalić go w tą deskę. I teraz Sophie powiedzieć, żeby... No ej, użyła tu pryzmatu. No to będzie na granicy. Tak, tu dojdziemy. No tu trzeba teraz wycelować, wiecie w co, nie? Jak już człowiek wie... No to... I teraz trzeba będzie biec... za tym wozem, nie? A cały czas będąc wzdłuż źródła światła. Dobra. Bierzemy co tu jest. Bierzemy wóz. I idziemy. No. Nie tu. Może jak ja mam trudność, żeby tym sterować. No. Ta kamera jest tragiczna, jeśli chodzi o ten wóz, nie? Dobra, lecimy. No, bo to tylko lewym się steruje. Dobra, do tyłu. No. Jedziemy. Pchaj ta, pchaj ta. Dobra, tu koło tego, to trzeba iść, nie?
tą drogą, dobrze. La carte. Le porteur. C'est lui la clé. Jesteśmy jeszcze na miejscu. Teraz to się wydaje łatwe, ale jak tego nie wiesz, co trzeba zrobić i dostajesz w głowę, no to jest jak jest, nie? A ja dostałem. Mogę wam powiedzieć, że pół godziny na to zmarnowałem i musiałem po raz pierwszy zerknąć do netu, żeby się wspomóc. Oczywiście dlaczego? Bo twórcy przewidzieli jeden możliwy sposób, na który nie zawsze wpadniesz. Oczywiście ci, którzy są najlepsi i wpadli na to, to gratuluję im i niech sobie powieszą medale na szyi, ale dla mnie jest to strasznie wkurzające. Ogólnie im dalej w las, tym wam powiem, że mniej mi radości ta gra przynosi. Tak jak te pierwsze rozdziały naprawdę były fajne i jeszcze jakieś tam wybory były. Dobra, i to jest wszystko. I co teraz? Teraz jest siano, dobra. Dawaj, tu mi to jest potrzebny. Ogień na maksa. Bełtów nie mam. Natomiast mam siano. I biegniemy. Szybko do tego punktu. Jest safe. Bierzemy ze skrzyni. I widzicie, wyjście kawałeczek za... Wiecie, co spowoduje, nie? Ja wam powiem, co spowoduje. Masakrę spowoduje, nie? Tu musimy rozpalić to i skorzystać z pomocy naszej dziewczyny. Ale ona od tego momentu musi wziąć pryzmat tu. Dawaj, Sofia. Dobra, o. Bierzemy bełta, to się bardzo przyda. Dawaj, idziemy teraz w tą stronę. Naprawdę nie ma miejsca, słuchajcie, na szukanie jakichś znajdziek tutaj. Bo to się oczywiście łączy z jakimś nie wiadomo czym. Dobra, na razie to tutaj... Chyba będzie trzeba iść do góry, moim zdaniem. Bo to są te ruiny. O, dotarliśmy. I są bez szczurów, wreszcie. To było ogólnie fatalne. Tyle wam powiem. O, jest naczynie. I teraz trzeba w jakiś sposób tutaj coś zrobić. Tu jest chyba to wejście do ruin, ale... Co, gdzie, jak? Trzeba coś pomyśleć, nie? Jak to teraz ogarnąć? Nie mam pojęcia zupełnie. Dzban ze smołą. No, może chodzi o dzban z igniferem, dzban ze smołą. Czy tu trzeba coś zapalić? Bo są aż trzy dzbany. Szczurów nie mamy. Hugo? Na środek rzucić tym dzbanem? I podpalić? Coś trzeba chyba zrobić, co? Czy tam, słuchajcie? No dobra, na przykład. Teraz to totalnie robię... Żeby cokolwiek znaleźć. Ale nie wydaje mi się, żebyśmy to dobrze zrobili teraz. Tu też już nic nie ma, nie? Straciliśmy tylko dzban, czyli znowu, żeśmy znowu utknęli. O! Tu coś jest, już widzę, tam! Ale nie, no stamtąd to żeśmy przyszli, nie? Stamtąd to żeśmy przyszli, koledzy i koleżanki. Na pewno? Tak, bo to jest ta biała ściana, a tu?
Może trzeba walnąć w te drzwi i zrobić dzban z igniferem. Nie mam pojęcia. Nie wydaje mi się. Wszystko żeśmy teraz już stracili. Strzał z procy, w którym miejscu? Gdzie to zwalić? A może z kamieniem zwykłym? Nic się tutaj zupełnie mi nie klei. Tu? Tu nie. Tu można gdzieś przejść też, nie? Wiecie co? Zrobimy, rozpocznij sekcję ponownie. Bo znowu żeśmy się zawiesili. Oj, żadnej wskazówki. Dobra, dotrzyj do ruin na środku wyspy. No i oto są one. Szybko na górę. I co teraz? Dotrzyj do ruin. Gdzie byście ukryli najcenniejszy skarb? Oui. Il doit être juste en dessous. La carte pourrait être le point d'accès. On va la briser. J'ai l'impression. No, mapa stanowi wejście. Czy zamierzamy ją zniszczyć? No tak, no. O, tutaj trzeba było stanąć. Reste là, d'accord? Dobra, czyli dobrze, dobrze pomyślałem, słuchajcie, że trzeba jeszcze to obejść. Jest. Dobra, mamy na razie 12 minut. Tak mielibyśmy chyba z 30 generalnie, nie? Dobra. Miejmy nadzieję, że jakoś nam się tutaj uda. Zdecydowanie wolniej, bardziej wolę rycerzy Gotham ostatnio, a Marvel to już w ogóle, plus Absolute Tactics, które ciągniemy. Kolejne dwie serie mam dla was już w zanadrzu, no ale muszę coś skończyć, nie? Jedną angielską, no bo zawsze będzie jedna angielska, bo jednak mam więcej jakby subskrybentów spoza Polski. To dziwne trochę jest. Dawaj, Hugo. Dawaj, Hugo. Bo no jestem ciekaw, czy znajdziemy tutaj jakieś kości tej całej Aeli. Regardez, ça mène quelque part. C'est ici. Oczywiście, że gdzieś prowadzi. Nie można biec. O, bo dlaczegoż by można? Jest jakiś tunel. Oj, to całkiem zgrabne widzę. I to wykute schody, więc gdzieś tutaj tą jaskinię chłopaki zbudowali nie na darmo. Haha, wiedziałem! Ukryta skrzynka. Bierzemy wszystko, co trzeba. Dobra. A potrzebujemy, mamy wszystko na 10, dobra. Brakuje nam tylko... O, będzie ogień. Il fait de plus en plus noir. Je vais nous éclairer. Je veux bien. Ciekawe skąd tu żar, nie? Jak myślicie? O, pitié, non. Bonté divine. Regardez la taille de cet endroit. C'est quoi ça? A, bo tutaj poleciało. No, rzeczywiście świątynia. Całkiem piękna, wam powiem. Także na pewno używana kiedyś. Sur le sol, regardez. C'est encore le symbole de l'ordre? Oui. C'est bien ici. Basilius est là.
quelque part. Qu'est-ce que c'est? Il y avait quelque chose dedans. Ça a disparu depuis longtemps. Continuons. Co to było? Tego nie wiemy. Olbrzymie drzwi, czyli gdzieś tutaj się wychodzi. Skrzynia. Skrzynia nam się przyda. Brakuje nam jeszcze narzędzi cały czas. Wiecie dlaczego? Ponieważ trzeba zrobić sobie tutaj upgrade'ik też procy, nie? Może by na dwa była. Mhm. O, ładne tutaj widać. Tak, sama uciekłaś. Tak, sama chciałaś odzyskać. Jesteś w mojej tropie, oczywiście. Fajne, że ona zawsze wie, dokąd ma iść, nie? Ostatnio nie wiedziała. Musieliśmy zloadować. Ups. Muzyczka jest piękna. Tyle mogę wam powiedzieć, że naprawdę jest tak klimatyczna. A ciekawe, jak wejdziesz z powrotem, nie? Dobra, jest sejwik. Sprawdźmy, czy tu gdzieś coś nie jest ukryte. Tu jest... Ciekawe, skąd tu jest ogień. Osobisko. Dobra, tu coś jest. Skrzynia. Bubuś, mój, nie wolno tutaj być. Chodź. Hop. Tu nic z tego, nie możesz tu wchodzić. Mówiłem do mojego zwierzątka. No, grzeczna, bądź grzeczna. Ale tu nie wskakujemy. Dobra, co tu jest? Następne te? Mamy wszystko? Mamy wszystko na razie. To po dwa robimy, więc nie. Aha, tu są takie ogniki. Co tutaj jest? Co to są za naczynia? To są od jakiegoś środka wybuchowego, nie? Moim zdaniem. No to co? Wymyśl coś. Ces barils, ils sont remplis de feu grégeois. C'est pas une arme ça? Pas toujours. Ils devaient s'en servir pour maintenir leur feu allumé. Ogień grecki, oczywiście. Tu penses que ça peut exploser dans un baril comme celui-là? Ouais. Essayons sur cette porte. Pour de vrai? Dawaj. Ces murs ont résisté assez longtemps. Mais je m'y connais pour faire exploser des choses, crois-moi. Là. Amicia. Tous aux abris. Amicia, tu t'occupes de l'enflammer. Est-ce qu'on est assez loin là? Oui. Baisse bien la tête surtout. Wło! Poszło! Ça a marché. Aż Hugo uciekł. Tu vois? Ça tient. Allez, venez. Tout ira bien. To ci dopiero zadyma. Znając życie, będzie trzeba to wykorzystać. Potem nie. O, może tu będzie wreszcie jakaś skrzynia z narzędziami? Nie, cały czas nie. Dawaj. Może teraz weźmiesz? Tak jest, alkohol. Jakieś wybuchy się tu przydadzą, nie? O! Tu byś mógł wejść, ale najpierw sprawdźmy jeszcze tutaj. O, jest ta. Co mogę zrobić? Bo procy brakuje mi. Nic nie mogę zrobić, bo wszędzie potrzeba dwóch. Tak, może jeszcze byśmy tu coś znaleźli. Uwaga! Ja pierniczę, ale nie można tak być blisko, słuchajcie. Okazuje się, bo tutaj masakra. Prawie byśmy zginęli. Trzeba się nauczyć. A jak widzicie, zrobiło się nieprzyjemnie. Bełcik się przyda. Nieprzyjemnie i to mało powiedziane. Chodźmy tutaj, sprawdźmy. Co jest w tym miejscu. Regarde, il y a des oiseaux ici. Oui. Ah, ptica. Ça veut dire qu'on n'est pas seul ici.
I il est pas seul non plus. No tak, są takie jaskiniowe, ponieważ mamy tutaj połączenia, nie? Pytanie, czy można jeszcze to walnąć? Nie, to nie jest to. To był ptaczek jaskiniowy i chyba to to jest wszystko. Nieprawda. Resztki, czemu nie narzędzia? Czemu nie narzędzia? Resztek to mam od H i trochę. Nie. Nic nie możemy zrobić, więc idziemy tu. I idziemy tu. Może tu coś będzie? Nie ma. Tak, trzeba tu wysadzić. Kabum! Ale poszła. To był kabum dopiero. Mamy otwarte drzwi. Można biec nawet. La garde de l'ordre, sans doute. On a retrouvé la piste d'Aelia. Elle aimait pas faire de prisonniers. Martwo od stuleci. Resztki, a ja nie potrzebuję resztek. Fajnie tutaj płynie ten żar, nie? Że jest oświetlony. U, tam. Zapewne tam, ale tu. Jest nóż jeden, to się przyda do czegoś może. Być może będzie można tutaj coś, te drzwi wysadzić, będzie trzeba wozem najprawdopodobniej. Dobra, 10. Pamiętajmy, że co dwa robimy. I szukajmy tutaj, słuchajcie, wszelkiego rodzaju znajdziek. O. I teraz co? Ça a l'air dangereux. W jaki sposób? A, tutaj można przejść. Świetnie, świetnie, panie kolego. Robimy co trzeba. Là, une manivelle. Voyons voir. Elle ouvre la herse. Dawaj, dawaj. Ło. Poszło. Tu sais, je commence à la voir en toi. Aelia. Parce que je suis aussi désespérée qu'elle. Parce que tu n'abandonnes jamais. Mamy otwarte. Szkoda, że tu nie ma też takiej mapy, no ale powiedzmy, że idzie się jakby w jednym miejscu. Olbrzymie tutaj ta siedziba zakonu była. Dobra, tu trzeba zapalić to. Kabum. Czy tu coś u góry jest? A, jest. Resztki, tak, świetnie. Ja nie chcę tych resztków. O Jezu. No ja, ciekawe dlaczego, nie? Wcale mnie to nie dziwi. A gdzie mam teraz strzelić? Gdzie ja mam teraz strzelić? Tu? Tu? Tutaj. Tak, będzie można przesuwać i się przesuwać, nie? Dobra, tutaj. Teraz kolejną jest tu, nie? Jedziemy. Alors vous avez déjà vu ça avant, à l'autre bout du pays? C'est pas une coïncidence, j'imagine. Non, c'est la maquillage qui est vite. Voilà, c'est fait. Dobra, bo tutaj teraz takie są, że będzie można po prostu przejść, moim zdaniem, dzięki jej pryzmatowi, nie? Od miejsca do miejsca.
O, to jest jedyna możliwość. Innej nie widzę. Dobra. Nie bój nic, tam jest skrzynia, nie? Do której musimy dojść. Dobra. To chyba byłoby na tyle, nie? Dawaj, Sofia. Tu jest skrzynia. A, bo tu teraz można to pociągnąć, nie? Ouvre-nous la voie, Sofia. Restez dans la lumière. Sofia, éclaire le chemin pour nous. Ça ira comme ça. Przestań, dobra. Teraz mi daj skrzynię. Tak jest. O, ja teraz muszę zrobić to, co muszę. To wszystko jest. Bien, on peut aussi les pousser. Tu m'aides? Bien sûr. Teraz można to przesunąć, nie? Les rails se rejoignent. Changeons de direction. Tak jest, teraz tu. No taka zabawa znowu, nie? W pana, w kotka i myszkę. Po tych torach. On est en sécurité. Tant qu'on a ces feux. Oui. Tout ce feu grégeois, je comprends maintenant. Oczywiście, że ma sens, nie? Le pont est juste après. Mais cette épave bloque le passage. On peut l'enlever? Je sais pas. Il faudrait voir. Dobra, teraz tu, bo tu jest skrzynia. Dawaj. Co to ja wziąłem teraz? A, ten piryt wziąłem, nie? W razie czego mogłem zrobić boom. Attention, la lumière est presque trop faible pour mon prisme. Nieważne, to chodziło nam o to, żeby dostać się tu i żeby tą mapę znaleźć. Carte de l'endroit. On peut voir les rails et les braseros. Pas une carte. Lacuna. On peut voir les mécanismes. Il y en a d'autres. Là, on dirait le château d'ombrage à Missia. Oh. C'est vrai. C'est la cour avec le système de brasero. Tak jest. Et ça, c'est quoi? Encore des plans. Ceux-là ont des noms. Danemark, Constantinople. Et là, on dirait. Więcej tego było, nie? J'ignorais que l'ordre étendait son influence aussi loin. Ça peut arriver. Mamy dwa bełty, bo jeszcze możemy mieć trzeci. Allons-y. Dobra. Jest trzeci bełt. Teraz pytanie, czy można tu jakoś przejść albo coś zrobić? Wygląda na to, że nie. A tu na przykład u góry? Nie, tu się nic nie podpali. On doit pouvoir se débarrasser de cette épave. Restez avec moi. Reste avec moi. J'y vais. Już teraz wiecie, po co był ten piryt, nie? Lecimy dalej. To tego nie przeciągniemy. Musimy iść tu. Żeby dojść teraz do tego drugiego. No i tu to jest jakieś logiczne, a tam to było jakieś dziadostwo po prostu. Dawaj, chodź z pryzmatem. Dobra, przestań, bo teraz potrzebujemy ciebie tu. Masakra tych szczurów po prostu.
Trochę przesadzili, co? Bon sang, les rails sont endommagés. Teraz trzeba przejść aż tam. Nie da rady. O, patrz, ale się zjara lista. Dobra. Czy tu coś jest na przykład z tej strony? Nie, tam już nic nie ma. Więc lecimy tu teraz, ponieważ tu jest coś. Postaci. Skrzynki. A i tak nic nie mogę zrobić, ponieważ... dobra, to zróbmy i weźmy. Lepiej mieć po prostu na bieżąco. Teraz tu i teraz gdzie? Do przodu? Do przodu, nie? Nie? Tak, dokąd mam przejść? Tu już więcej jakby... Dobra, tutaj jest to. Tu jest ten tor, teraz tutaj będzie trzeba jechać, dobra. No bo trzeba dojść aż tam. Hugo, tu realizujesz, combien de fois ces rares ont essayé de nous attraper? Oui. Tu był zablokowany, więc tym trzecim trzeba było tutaj zakombinować. Ils ne tiennent pas les uns aux autres. Mais nous, oui. Exact, il n'ira pas plus loin. I co, więcej już nie? A, już wiem, o co chodzi teraz. Teraz trzeba zrobić coś takiego. Ale nie przedostaniemy się tu na drugi tor, bo musimy się przedostać tamtym wozem. Dawaj, pryzmat. Idziemy do tamtego wozu teraz. Dalej, jarać te szczury. Przestań, dawaj, wóz. Bierzemy wóz. Lecimy. A czemu ja tam nie wziąłem jeszcze tej drugiej skrzyni? Dobra, bo już zapomniałem. Koniec, nie chce mi się tam iść. Dobra, to jest ten tor. I teraz będziemy mogli iść tym torem. Myślę, że oni to naprawdę wymyślili. Czy wymyślili to gracze? To znaczy twórcy gry? Ile mamy tej pierwszej części? Nie, jeszcze 33 minuty dopiero. To jest za mało, o. Naprzód, marsz, sejwik jest. A teraz co wyobraźcie, że na przykład nie ma sejwu na cały rozdział, nie? I na przykład pod koniec, na chwilę wchodzicie w takie czarne środowisko szczurków. Spoko luz, młody. Nie zostawimy cię. Możesz na nas liczyć. Idziemy. Co tu się działo, pytanie? Je veux qu'on parte. Protéger un, protéger tous. C'est ce qui était écrit dans la chapelle du fort. C'est elle. O, Elia tu leży. Ładniutka. Weź ten hełm od niej. Elle leur en a vraiment fait baver.
mais elle est morte seule. Qu'est-ce qu'il y a, Hugo ? Je veux pas que tu meures. Je suis vivante. Je suis vivante. Allez, t'es un grand garçon. Allons donc voir cette porte. Tak jest, znowu zagadka drzwi. Je sais ce que ça fait. De se battre. No bo ty walczysz sama, Elio. Se battre pour ne pas être seul. J'espère que tu as trouvé la paix où que tu sois. Czyli tu jest jakieś połączenie, nie? Tutaj jakiejś wielkiej kaplicy z tymi podziemiami. No tak, tutaj będzie trzeba teraz kombinować. Elia, j'espère que j'aurai plus de chance que toi. Najpierw byśmy tutaj poszukali może jakieś rzeczy, na przykład postaci skrzyni. Takowa jedna tu już jest. Może coś fajnego będzie zawierać? Właśnie. Trzeba tu wszystko obejść. Bo wiecie, jak to jest ze znajdźkami. Na przykład tak. Tych resztek, o tam coś jest, widzę. O. A tu też coś jest. Tu jest wóz. Dobra. To nam będzie potrzebne. Nie. Sofia, tu peux t'en occuper? C'est comme si c'était fait. Dawaj, bo mnie denerwujesz. Tak, to trzeba będzie teraz wziąć ten wóz i strzelać. Dawaj, dawaj, tylko prosto. Proszę pani. Na razie tu. Dobra, to już pierwszą rzecz jakąś tu zrobiliśmy. Je pense que c'est un frein pour maintenir la barre en place. Je peux peut-être vous aider. J'ai besoin de toi, Sofia. Avec plaisir. Oh, ça ne tient pas. Celui-ci ouvre les barres du haut et du bas. Sofia, je compte sur toi. D'accord. Tak, i teraz ten hamulec trzeba zrobić, nie? Chose qui sort du sol, c'est une manivelle? Je pense que oui. Nie, inaczej. Tak? C'est bon, arrête. C'est comme si c'était fait. Nie, pojechało z powrotem. Będzie trzeba wiadomo, co robić, nie? Będzie trzeba zatrzymywać. Bo to jest potrzebny ten wóz, nie? On pourrait peut-être utiliser le chariot pour bloquer un levier?
Oczywiście. Tak, ale jakie mam tu strzelić? Sofia, tu peux t'en occuper? C'est parti. Rozumiem, o co tutaj już chodzi. Sofia tu musi stać, a ja teraz muszę strzelić. Prawda? O. Ça marche. Une barre de fête. Passons au reste. Tak samo. Znowu musi być wóz, nie? Tu peux arrêter maintenant. Avec plaisir. Po otwarciu tych drzwi zakończymy. Teraz tylko tak. Teraz musi być znowu tutaj, o, jakaś możliwość, żeby gdzieś był wóz, nie? O. A, Hugo, dołem. Vas-y. Dawaj. Oui. Dobra. Teraz nam otworzy, teraz wystawi się drugi wóz. Regardez. Des vêtements d'enfant. Donc, on doit verrouiller les barres de chaque côté. C'était à lui. Ça ressemble pas vraiment à une salle de jeu. Les lui ont enlevé. Ça veut dire qu'il est tout près, quelque part derrière cette porte. Une sacrée porte pour un enfant. Pas n'importe quel enfant. To nie dziecko, tylko potwór. On verra bien. Revenons à cette porte. Jego zabawki. Dobra. J'ai besoin d'un coup de main, Sofia. D'accord. A to znowu poleci, więc to musi być ten wóz, nie? No ale tego wozu teraz... A, może tutaj trzeba będzie coś zrobić jeszcze. Nie, to będzie do otwarcia drzwi. Co ja mam tu na przykład z tej, z kuszy wycelować? Nie, no to musi być przecież z liną. Stąd może ten wóz? Nie. Stąd? Też nie. No to jak? Mamy tylko jeden. A w jaki sposób go teraz? A nie, bo ona już otworzyła. Możemy już nic zrobić więcej, nie? To jest zrobione, no to co teraz? Gdzie, jak? Chyba, że... no?
My będziemy trzymać. Sofia teraz pójdzie tam. Tu peux laisser tomber. C'est comme si c'était fait. No ale to się teraz. Spulta się. Hugo, tu bloques un côté des barres. Amicia, tu utilises ce chariot pour boucher l'autre côté. Ensuite, on s'occupe de la manivelle ensemble. Je te laisse faire, Hugo. Dobra. Tout de suite. Hugo, idź tam. J'ai besoin de toi, Sofia. Avec plaisir. Nie, najpierw. Arrête. Najpierw Sofia. Najpierw Sofia. Sofia, on peut. C'est parti. Dobra, teraz Hugo. Occupe-toi de ça, Hugo. D'accord. Teraz Hugo. I teraz ja. Je pense que c'est bon. On peut lâcher. Ce levier est totalement sorti du sol maintenant. Essayons-le. Ouvrons cette porte, Sofia. Je suis un peu nerveuse, pour être honnête. Ça marche. Dawaj. Oui, cette fois on y est. Oh. C'est quoi cette odeur? Myślę, że jak ktoś taką bramę zrobił, to raczej zrobił to nie bez powodu. Okej, słuchajcie, tutaj zakończymy tą pierwszą część. I za chwilę będziemy robić drugą w nagraniu. Natomiast tylko trzeba tutaj teraz to podpalić, nie? Hop. O, dobra. Więc dziękuję wam bardzo. Męczyliśmy się strasznie, ale idziemy dalej i nie poddajemy się. Dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, bo Amicia i Hugo są jedyni i niepowtarzalni.